tym wideo opowiem Ci, jak zrobić generator wolnej energii za 3000 zł. Wiesz, po to, żeby uwierzyć w jakieś kłamstwo, to ono musi mieć odrobinę prawdy. I w tych wszystkich filmach o generatorach wolnej energii jest odrobina prawdy. Ta odrobina prawdy to jest taka, że energię można zmagazynować w kole zamachowym. To jest pierwsza odrobina prawdy. I druga, że energię obrotową na elektryczną najłatwiej zamienić za pomocą prądnicy, czy najsprawniej nawet zamienić za pomocą prądnicy na magnesach stałych. Czyli no teraz to po to, żeby te magnesy były mocne, to są magnesy stałe, neodymowe. A to, zwłaszcza dla mnie, jest dziedzina bardzo bliska, bo tym się od wielu lat, nie wiem, czy można już powiedzieć, że 17 prawie, zajmowałem, czyli przetwarzaniem energii za pomocą prądnic na magnesach stałych. No i wiesz, w związku z tym te filmy o generatorach wolnej energii, oprócz wściekłości, że ktoś chce kogoś przekręcić, to kazały mi zadać sobie takie pytanie, a co, czemu ludzie, czemu miliony ludzi w to klikają? Bo chcą mieć dostęp do darmowej energii przez cały rok. No i właśnie, przez cały czas. I wiesz, zastanowiłem się, czemu tyle milionów ludzi w to klika? Czemu chce uwierzyć w taki skam? No i jak się zastanowisz, to dlatego, że wszyscy chcemy mieć dostęp do wolnej energii, a fotowoltaika w Polsce zapewnia nam to w ciągu dnia, a i to latem. A gdyby była inna możliwość? No bo ja dla siebie wymyśliłem, że jest inna możliwość. A gdybyśmy się zastanowili nad zastosowaniem tego generatora wolnej energii dla nas w domu? Czyli przyjmijmy, że mamy prądnicę, która magicznie kręci się bez przerwy, albo kręci się z przerwami, ale daje nam wolną energię. I co my z tą energią możemy zrobić? Przyjmijmy, że jest to prądnica 24 V. W tym momencie mamy prosto, bo podłączamy to pod taki inwerter za 940 zł i mamy energię. No dobra, no nie będziemy dalej się kręcić. Słuchaj. Elektrownia wiatrowa z EcoVolta 1214 zł u nich na stronie, nie? Na 130 cm czy tam 135 cm średnicy. Nie najlepiej, ale wiesz co, śmigła jak się po tej zimie, jak już będziesz z tym wszystkim bardziej zaprzyjaźniony, mniej wystraszony, zbudujesz sobie własne nowe 1,5-metrowe śmigła za grosze. I już, więc od czegoś trzeba zacząć. 1218 zł prądnica, 940 zł inwerter, 6 zł, no niech 9, mostek trójfazowy i do tego dwa akumulatory 270 zł za sztukę. I zobacz, co mamy za to. Mamy za to rzeczywiście generator wolnej energii. Ta elektrownia umożliwia mocowanie nawet na obejmach do ściany, bo naprawdę siły przy tych 130 cm średnicy nie są duże. Ja mimo wszystko użyłbym tutaj masztu 90-100 mm, dlatego że wibracje to jest rzecz, która bardzo mocno przyspiesza zużycie elektrowni wiatrowej. Po drugie, nie chcemy, żeby tego było słychać, ani czuć, ani no po prostu. A dwa, że jak na wiosnę, czy na przyszłą jesień, czy kiedy tam będziesz chciał, zbudujemy nowe, dłuższe śmigła, no to w tym momencie już takie mocowanie na rurze 50 może się okazać zawiodkiem. Z tej elektrowni wychodzą trzy przewody. Te trzy przewody podpinamy do mostka trójfazowego, plus i minus z mostka trójfazowego, pod złącze PWM inwertera, akumulatory pod inwerter i mamy własną energię. Koniec. Nie potrzebujesz żadnych generatorów, żadnych agregatów, żadnych sterowników. To jest cały system. 1200, 940, 200, a dwa akumulatory po 270, 540, czyli 2800, no to ci jeszcze zostaje 200 zł na kawałek rury na maszt. Zmieściłeś się w 3000. Za 3000
nie kupisz generatora spalinowego, do którego musisz kupować paliwo, który będzie ci dawał tak ładny prąd na wyjściu, jak dostajesz tutaj z tego inwertera. Na tym inwerterze pójdzie wszystko, na tym inwerterze pójdzie automatyka centralnego ogrzewania, pójdą lodówki, pójdzie nawet mały klimatyzator. No tam jest 2400 mocy. Więc jest to generator wolnej energii? No jest. Nie, za wiatr nie płacisz. Jest to generator wolnej energii za 2400. No dobra, nie. Jest to generator wolnej energii za 3000. W jakim genialnym świecie żyjemy? Jak chcesz zobaczyć, czy 24 V, czy 48, to tutaj. Jak zbudować prosty system awaryjnego zasilania domu tutaj. Spotykamy się tu albo tu.